A złoto wciąż wycieka dwoma drogami za granicę i w tajne miejsca składowania włóczka. Obie strony robią wszystko, co możliwe, aby ujawnić przestępstwo drugiej strony w zachodniej prasie. Gazeta New York Times w numerze z 23 sierpnia 1921 roku pisze: Bank Kun, Leiba i K. Sfinansował poprzez swoje niemieckie filie przewrót w Rosji w 1917 roku. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku bank otrzymał od Sowietów złoto o wartości 102 milionów 290 tysięcy dolarów. Wodzowie rewolucji nadal zwiększają depozyt na rachunkach amerykańskich banków. Rachunek Trockiego tylko w dwóch amerykańskich bankach w ostatnim czasie. Wzrósł do 80 milionów dolarów. Co zaś tyczy się samego Lenina, to on uparcie gromadzi swoje oszczędności w banku szwajcarskim, nie patrząc na to, że w naszych bankach miałby wyższe odsetki. W październiku 1921 roku Szelehesa rozstrzelano. Biednego jubilera sądziło kolegium wojenne. Najwyższego Trybunału Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego WCIK jakby był jednym z przywódców rewolucji, lub klasykiem marksizmu. Lenin stara się kontynuować walkę. 18 listopada 1921 roku wysłał rozkaz do WCK, MCK i Narkom Fin. Wszechrosyjska czeka to jest pierwsze. Moskiewska czeka, to jest drugie, i narkomfim to jest Narodowy Komitet Finansów. Rosjanie bardzo lubią wszystko skracać. Jest to przypadek tłumacza. Cytat: W celu skoncentrowania w jednym miejscu wszystkich cennych przedmiotów przechowywanych dzisiaj w różnych państwowych instytucjach, proponuję w trzy dni od chwili otrzymania oddać do gosach wszystkie cenne rzeczy. Znajdujące się wcześniej w dyspozycji czeka przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych W. Uljanow Lenin. Nikt nie reaguje. Ponadto do Lenina przestają docierać informacje z Gosachrany, które najczęściej zastępują slogany typu: cudzysłów, Gos Gosachrana, pracownicy pierwszej linii. Włodzimierzu Iliczu, zajmijcie się swoim nepem. Bo my wam już nie ufamy. My też chcemy dostać swoją działkę. 2 grudnia 1921 roku Lenin posyła swojego wiernego Gorbunowa z tajną misją do Wóczeka, do samego Miężyńskiego. Gorbunow osobiście wręcza mu notatkę od Lenina: cytat. Ściśle tajne. Proszę przysłać mi w tajemnicy przez towarzysza Gorbunowa. Raport o sytuacji w Gosachranie. Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Włodzimierz Ilicz Lenin. Odpowiedź, cudzysłów. W Gosachranie wszystko w porządku. Odpowiada Miężyński i usprawiedliwiając się nawałem roboty, wyprowadza Gorbunowa. Logika działania podpowiada Leninowi, że zjednoczyć wszystkich wokół siebie może tylko jednym sposobem zorganizować nowy masowy rabunek. W kraju nadal szaleje straszliwy głód, który ogarnął rozległe obszary regionów Wołgi i Ukrainy. Na przykład nad dwudziestoma milionami ludzi, włączając w to dzieci, zawisło widmo śmierci głodowej. Rząd na Kremlu w praktyce nie udzielił im żadnej pomocy, zasłaniając się brakiem pieniędzmi, cudzysłów. My nie mamy pieniędzy – nie przestawał powtarzać Lenin, i z trybuny, i w prywatnych rozmowach z Aleksiejem Maksymowiczem Gorkim i amerykańskimi biznesmenami. Pieniędzy nie ma, a bunty głodowe są bezlitośnie tłumione masowymi egzekucjami. W czerwcu 1921 roku ogłosili strajk głodni kolejarze z Jekaterynburga. Tłum robotników, proletariuszy, strzelał do nich ogniem karabinów maszynowych. Złapano na miejscu 240 osób. Z tej grupy na brzegu Dniepru rozstrzelano 53, a ich ciała zrzucono do rzeki. Pozostałych przy życiu chciała zabrać wszechukraińska czeka z Harkowa, który wtedy był stolicą Ukrainy. Oddziały karnych ekspedycji wpadają do głodujących wsi, wszystkich mieszkańców zabijają, a dokumenty wypełniają później. Jakoby we wsi miał miejsce esero spisek. Po kraju tłumnie włóczą się miliony bezdomnych i głodnych dzieci, które straciły swoich rodziców w czasie bolszewickiej miasoróbki. W nawiasie: Miasoróbka, w tłumaczeniu z rosyjskiego, jest to maszynka do mielenia mięsa. Głód się rozprzestrzenia na nowe terytoria z 35 milionami potencjalnych ofiar. A z elewatorów Piotrogrodu, Odessy, Nikołajewa ładuje się zbożem obce statki, wywożąc chleb za granicę w zamian za złoto. Lenin sąduje glebę na zagranicznych giełdach, bo chce sprzedać las za miliard złotych rubli. Amerykańscy koncesjonariusze wyjaśniają z wodzem szczegóły zakupu rosyjskich surowców naturalnych. Omawia się nawet najdrobniejsze szczegóły. Ile należy płacić rosyjskim robotnikom w kopalniach? Amerykanie proponują półtora dolara w dzień. Lenin wpada w szał. W żadnym wypadku, ani centa! My sami im zapłacimy! Wy panowie bądźcie spokojni! Amerykanie wyczuwają w tym jakiś szwindel. Tam, gdzie nie chcą żadnych pieniędzy, wyraźnie pachnie oszustwem. A kraj nadal umiera z głodu. Genialna dalekowzroczność Lenina o monopolu zbożowym daje wspaniałe rezultaty. Stwarza to możliwość całkowitego wyeliminowania głodem na bazie ideologii drobnomieszczańskiej warstwy chłopskiej. Jest to bardziej wydajne niż rozstrzeliwanie. Oszalałe z głodu tłumy atakują magazyny z chlebem. Zwierzyczek bez ostrzeżenia strzelają karabiny, zabijając wszystkich bez litości. W kilka lat później ta genialna metoda zostanie powtórzona przez Stalina, ale z dużo większą skutecznością. Rozmach i konsekwencje głodu lat 20. pod pewnymi względami są gorsze od mającego niedługo nadejść sztucznego głodu lat 1932-33. Różnica była i to bardzo znacząca, bo głód lat 32-33 był całkowicie ukryty przed światem. Gdy głód tak zwany lenina przeciwnie, przy każdej sytuacji był reklamowany w bolszewickiej prasie, która podkreślała pełną bezradność rządu i apelowała o pomoc humanitarną z Zachodu. Chociaż partia nie zamierzała wydać ani pensa ze swojego fantastycznego majątku, to pojedynczy jej przedstawiciele demonstrując swoją niską świadomość klasową, Próbowali osiągnąć otwarcie magazynów z zapasami żywności i złota, by pomóc wymierającej Rosji. Stary przyjaciel Lenina, Włodzimierz Bącz-Brujewicz, który nie przyswoił leninowskiego nauczania, próbował przekonać kremlowskich władców, by poświęcić jakąś część łupów na rzecz zwykłych ludzi. Jeśli jesteśmy państwem, przekonywał, to i skonfiskowana własność jest teraz państwowa. I należałoby wykorzystać ją dla ludzi. Cierpliwie mu wyjaśniali, że państwo nie ma pieniędzy, a to o czym on myśli jest złotem partii i jest własnością partii i tylko partii. Jego strategiczną bronią przyszłej walki robotników z kapitalistami. Nie mógł tego zrozumieć, więc chcieli go wsadzić, żeby stało się to bardziej zrozumiałe. Ale za starego przyjaciela wstawił się sam Lenin. W nawiasie, cytat. Ja sam decyduję, kto jest burżujem. Wyrzucono go do pracy naukowej. Gorki. Jaskółka rewolucji z podciętymi i oskubanymi skrzydłami. Przybił się do Lenina, wołając o pomoc dla głodujących. Odcięli Lenina. Odziedziczyliśmy po burżuazji ruiny. Biedę i masę potrzeb, ale pozwolił gorkiemu założyć z niedobitymi intelektualistami Komitet Pomocy dla Głodujących i poprosić pomoc na Zachodzie. Oczywiście pierwsza na apel odpowiedziała Ameryka, która już wcześniej stworzyła humanitarną administrację pomocy ARA, aby pomagać powojennej Europie. W grudniu 1921 roku Kongres Stanów Zjednoczonych. Przydzielił na pomoc głodującej Rosji 20 milionów dolarów, a obywateli USA wezwano do dawania datków na rzecz głodującej Rosji. W sumie w dyspozycji ARA, kierowanej przez przyszłego prezydenta USA Huera, zostało przekazane przez państwo i obywateli 45 milionów dolarów. Do pomocy przyłączyły się i inne międzynarodowe organizacje, które ściśle kontrolowały poprzez swoich przedstawicieli, dystrybucję pomocy. Uratowali od głodowej śmierci 22 miliony 700 tysięcy ludzi, wydając w sumie 137 milionów dolarów. Czekiści, żeby odwrócić uwagę Lenina od własnych spraw, podsuwali wodzowi światowego proletariatu tony tzw. lipnych dokumentów. W których twierdzono, że ARA jest organizacją szpiegowsko-wojenną, której jedynym zadaniem jest obalenie bolszewickiego reżimu. Urzędujący w Baranowiczach amerykański Czerwony Krzyż po okazaniu pomocy głodującym, meldował Leninowi Unschlicht, przybywającym tam z terytorium sowieckiego bandytów, ubiera w mundury, daje jedzenie i broń i kieruje na Ukrainę. Gazeta Prawda z zadowoleniem pisała 23 kwietnia 1922 roku, że agent Ara podpalił elewator za zbożem w porcie mikołajewskim. W obszernym raporcie skierowanym do Lenina 6 września 1921 roku Unschlicht pisał, że: cudzysłów, dyktatorem Ara w sowieckiej Rosji jest pułkownik Haskel. Jego sekretarz to były amerykański konsul z Piotrogrodu, oficer wywiadu Lers i jego asystent to oficer wywiadu Philips. Celem ich działalności wywiadowczej, oprócz zbierania informacji wojskowej i politycznej, jest pokazanie obrazu straszliwych cierpień rosyjskiego narodu. Amerykanie przeszkadzali w pracy, nie dopuszczali bolszewików w obszary dotknięte największym głodem że o Komitecie Pomocy Gorkiego. Nawet nie wspomnę. Wszystkich aresztowano i rozpoczęto śledztwo, w którym członków Komitetu oskarżono o związki z zagranicznymi służbami wywiadowczymi, białogwardyjską emigracją, a nawet ze sztabem powstańca Antonowa. I tylko zdecydowane działania władz USA i osobista interwencja Huwera uratowały członków Komitetu Gorkiego przed egzekucją, zamienioną na wydalenie za granicę. Gdzie wcześniej wyjechał Aleksiej Maksymowicz. Pamięć o Ara zachowała się na stronach Wielkiej Sowieckiej Encyklopedii, która mówi, cytat: Że Ara wykorzystywała swoich pracowników do szpiegowania i wspierania elementów kontrrewolucyjnych. Kontrrewolucyjna działalność Ara wywołała energiczne protesty mas pracujących. Jesteśmy jednak dumnym narodem. To, że Lenin nie miał serca, by doprowadzić świetnie zaplanowaną operację głód do końca, umarło z głodu zaledwie 6 milionów ludzi. Jeszcze raz potwierdziło lęki jego wspólników, że Ilicz jako wódz światowego proletariatu się nie sprawia. Jakież było zdziwienie wszystkich, i z prawej, i z lewej, gdy Lenin znów błysnął swoim niestrudzonym geniuszem. Widząc pełną bezczynność sowieckiego rządu w walce z głodem nie wytrzymała rosyjska cerkiew prawosławna, na której czele stał patriarcha Tichon. Począwszy z 1917 roku, gdy internacjonaliści pochłonięci gorączką złota, zaczęli otwierać carskie gromy, krypty cmentarne, a nawet mauzola świętej starszyzny, stosunki cerkwi z nowym rządem stały się otwarcie wrogie. Lenin od pierwszego dnia rozpoczął otwarty atak na prawosławną Cerkiew, wydając szereg dekretów o pozbawieniu Cerkwi statusu państwowej, o konfiskacie Cerkiewnych i Klasztornych ziem i o zakazie jakiejkolwiek innej działalności z wyjątkiem odprawiania kultu. Jednak na razie, dopóki trwała walka z Białymi, Leninowi przyszło powstrzymać porywy swoje i swoich ludzi. Cerkiew w narodzie rosyjskim cieszyła się ogromnym autorytetem i o ten autorytet trzeba było dbać, by mógł upaść przy konfrontacji z wojną domową. Fakt jest faktem. Duchownych rozstrzeliwano, okradano i palono cerkwie i klasztory. Ale to nie były działania systemowe. Były to raczej działania o charakterze przypadkowym. Choć Lenin nawet na sekundę nie zapomniał o rzeczy najważniejszej. Przez ponad 900 lat swego istnienia Cerkiew zgromadziła niezliczone bogactwa. Carowie, arystokraci i bogacy kupcy ofiarowywali Cerkwi ogromne pieniądze i kosztowności. Ubierali ikony w złote i srebrne szaty, ozdobione błyszczącymi kamieniami szlachetnymi. Święte księgi okute złotem, drogocenne przedmioty liturgiczne, wykonane przez najlepszych jubilerów, były dumą świątyń, Klasztorów i ich parafian. Cerkiew wykonywała wielką pracę społeczną, budowała darmowe szpitale, schroniska dla biednych, szkoły, uczelnie i wiele innych dóbr dla społeczeństwa. Chrześcijańska moralność przedrewolucyjnej Rosji nie była pustym frazesem. Morderstwo w rodzinie na początku XX wieku. Było taką rzadkością, że jeśli takie coś miało miejsce w jakimś małym miasteczku powiatowym, to pisały o tym gazety w stolicy. Cerkiew rozumiała, że w danej sytuacji powinna być cichą i niedostrzegalną, wiedząc, że robotniczo-chłopska władza z zimną krwią Nerona oczekuje wymarcia chłopów i robotników. Patriarcha Tichon skierował do Lenina list, w którym zaproponował przekazanie części majątku cerkiewnego na zakupienie chleba dla głodnych. Nie mówimy o naiwności patriarchy, który uważał, że rząd przyjmując tą pomoc wykorzysta ją na potrzeby głodujących. Lenin był bardzo wzburzony. List patriarchy przyjął jak wyzwanie rzucone mu przez cerkiew. W zboczonym mózgu wodza nie mieściło się zrozumienie odruchów szlachetnych i ofiarnych. Każde działania oceniał tylko z punktu widzenia politycznej szermierki na śmierć i życie. Wyzwanie było oczywiste. Rząd jest bezczynny i dlatego Cerkiew, żeby upokorzyć nas, podkreśla swoje wpływy, proponując nam podobne oferty. Ona nas kontroluje i upokarza. Ale to nie zadziała, cwani popi. My pójdziemy inną drogą. Lenin pośpiesznie zebrał biuro polityczne i odczytał przesłanie patriarchy i oświadczył, że nadszedł czas zlikwidować duchowieństwo. Należy oskarżyć Cerkiew, że nie chce poświęcić swojego bogactwa, aby pomóc głodującym, co zmusza rząd sowiecki do konfiskaty wszystkich bogactw Cerkwi. Biuro polityczne było zachwycone, tym bardziej, że Lenin podkreślał cel nadchodzącego wydarzenia: uzupełnić fundusz partyjny ogromną kwotą, kilkuset milionów złotych rubli, w nawiasie, a może kilka miliardów. Nikt nie wiedział, jaka to będzie kwota, co wzbudzało dodatkowe emocje, niezbędne do zdecydowanego działania. Podczas gdy patriarchat Tichon oczekiwał odpowiedzi od rządu radzieckiego na swoją szlachetną propozycję, Lenin 23 lutego 1922 roku podpisał dekret, cudzysłów, o zajęciu majątku cerkiewnego na rzecz głodujących. Ten krok na wszystkich wywarł ogromne wrażenie, również na tych, którzy byli rozczarowani Leninem. Zadziwił nawet Stalina. Czekała ich wręcz katorżnicza praca. W całej Rosji było około 80 tysięcy chrześcijańskich świątyń, w większości cerkwi. Oddziały GPU, bo tak teraz nazywa się Czeka, rzuciły się na świątynie i klasztory. Wierzący próbowali swoimi ciałami bronić świątynię. Atakujący bez wahania strzelali. Z ikon zrywano drogocenne ozdoby. Kradziono złote i srebrne naczynia liturgiczne, włączając w to darano sica. W nawiasie, przenośne tabernakulum do udzielania sekrementów poza świątynią. i Iżrandole z XV-XVII wieku. Odlewane złote krzyże czasów Iwana Groźnego i pierwszych Romanowów. Wkładali to wszystko do pudeł i toreb. Wyrywano drogocenne kamienie, zrywano okucia z Biblii, Skonfiskowano wszystkie złote i srebrne monety. W ogniskach płonęły stare ikony, płonęły odręcznie pisane inkunabuły, Biblię z XIII wieku, rozbijano ołtarze. To był dopiero początek. Doszedłszy do siebie po pierwszym kroku patriarcha Tichon, powodowany leninowskim dekretem, zaapelował do wszystkich wierzących dzieci rosyjskiej prawosławnej cerkwi. Był to 28 lutego. Z punktu widzenia cerkwi, taki dekret jest aktem świętokradztwa. My nie możemy się zgodzić na grabienie świątyń, choćby i poprzez dobrowolne ofiary przedmiotów liturgicznych, których używanie nie jest przeznaczone do celów liturgicznych, zabronionych kanonem cerkwi, i będzie przez nią karane jako świętokradztwo i bluźnierstwo. Apel świętego patriarchy został ogłoszony z ambon cerkwi. Był przekazywany z ust do ust. Był rozklejany w formie plakatów na ścianach budynków, wzywając ludzi do stawiania oporu. W całym kraju, w świątyniach odbywały się prawdziwe bitwy. Ale bezbronni wierzący nie byli w stanie przeciwstawić się zorganizowanym oporem, stojąc naprzeciw uzbrojonych po zęby czynowców. Czynowcy to są oddziały specjalnego przeznaczenia. W wielu miejscach tłum był rozpędzany, a aresztowanych jeszcze tego samego dnia zabijano. Rozumiejąc jednak, jak dużym autorytetem wśród ludu rosyjskiego cieszy się Cerkiew, bali się ogólnonarodowego powstania. Władze jak zwykle uciekały się do hipokryzji i fałszywych wezwań, apelując do narodu i mas pracujących. 28 marca 1922 roku apelem opublikowanym komunikatem rządowym, cytat: Rządowi obca jest wszelka myśl o jakimkolwiek prześladowaniu cerkwi i wierzących. Rzeczy wartościowe wytworzone przez pracę ludzi należą do ludzi. Wykonywanie obrzędów religijnych. W żaden sposób nie ucierpi zmianą drogocennych przedmiotów na przedmioty tańsze i prostsze. Za biżuterię można kupić wystarczającą ilość chleba, nasion, zwierząt i narzędzi, żeby uratować nie tylko życie, ale i ekonomię chłopów z nadwoża i innych głodujących miejsc Związku Radzieckiego. Kilku kniaziów cerkwi. Przyzwyczajonych do życia w luksusie, złota, jedwabiu i drogocennych kamieni, nie chce oddać tych skarbów, by uratować miliony głodujących. W swojej chciwości, bez względu na cenę, chcą utrzymać w swoich rękach skarby i nie są w stanie powstrzymać się przed kryminalnymi spiskami i prowokacjami otwartych powstań. Zachowując jak wcześniej powagę i tolerancję w stosunku do wierzących. Rząd sowiecki nie będzie jednak tolerował ani na chwilę przywilejów dla uprzywilejowanych władców Kościoła ubranych w jedwabie i diamenty, tworzących państwo cerkiewnych kniaziów w państwie robotniczo-chłopskim. Opublikowanym apelem próbowano podzielić Kościół i masy wierzących. Apel zawierał jednoznaczne groźby skierowane pod adresem najwyższych dostojników prawosławnej cerkwi. Jak zwykle, będąc tylko echem już przyjętych na Kremlu tajnych decyzji. Lenin był w szoku. Wróciła mu poprzednia energia, entuzjazm, wola walki. Jego oczy lśniły jak w czasie wypowiedzenia przez niego genialnego sloganu: Kradnij, skradzione. 19 marca 1922 roku przesyła tajny list do członków biura politycznego. Kierownictwa GPU, Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości i Trybunału Rewolucyjnego, uprzedzając o spotkaniu z powodu optymalizacji i koordynacji działań różnych służb wypełniających dekret o zajęciu dóbr cerkiewnych. Na tym spotkaniu, pisze Włodzimierz Ilicz, podejmiemy tajną decyzję o zajęciu dóbr, a zwłaszcza najbogatszych ławr, klasztorów i cerkwi. Dobra mają zostać zabrane z bezwzględną stanowczością. Absolutnie przed niczym się nie zatrzymamy i należy to robić w jak najkrótszym czasie. Im większa ilość przedstawicieli reakcyjnej burżuazji i reakcyjnego duchowieństwa uda nam się rozstrzelać, tym lepiej. Trzeba właśnie teraz nauczyć publiczność tak, żeby na wiele dziesiątków lat nie pomyślała o żadnym stawianiu oporu. 19 marca. 1922 roku przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Włodzimierz Uljanowicz Lenin. Nigdy wcześniej, nawet w czasach starożytnego despotyzmu, głowa państwa nie decydowała się postawić swojego podpisu na dokumencie tego rodzaju. Determinacja Lenina, który w przytłaczającej większości przypadków osobiście sankcjonował wszystkie przestępstwa swojego reżimu, wywołała w przyszłości zazdrość zarówno Stalina, jak i Hitlera. Stalin zawsze mówił z podziwem zachwytu o leninowskim zdecydowaniu, podkreślając tym własne niezdecydowanie. Stalin bał się postawić swój podpis nawet na rozkazie o wysadzeniu w powietrze mostów w Leningradzie i fabryk w Moskwie, choć to było podyktowane koniecznością taktyki wojskowej. Stanowczość wodza, biorącego odpowiedzialność za swój podpis, za przestępstwa podwładnych, Mających prawo powołać się na otrzymany rozkaz, nie mogło nie wyzwać w nich szacunku i podziwu. W danym przypadku okazało się, że wszyscy byli zadowoleni. I ci, którzy zgrupowali się wokół Trockiego, myśleli o ucieczce z kraju i mogli tą akcją jeszcze bardziej zaokrąglić swoje wielomilionowe konta w zachodnich bankach, i ci, którzy grupowali się wokół wschodzącego, wciąż rosnącego w siłę Stalina. Uważający, że należy zostać i żyć wygodnie w podbitej Rosji, przekształcić ją w bazę nadchodzących nowych przygód i ideologii grabieży. W religii państwowej, a samego Lenina w pogańskiego bożka nowej religii. A nowa religia zawsze zakłada zniszczenie starej. Cerkwie zostały splądrowane, tak jak rozkazał Lenin, z bezwzględną stanowczością i w krótkim czasie. Rozstrzelano 40 tysięcy duchownych i około 100 tysięcy wiernych. Czysty zysk wyniósł 2,5 miliarda złotych rubli w nawiasie. Według bardzo skromnego szacunku bojaźliwych historyków epoki pierestrojki. Według zachodnich specjalistów tę liczbę należałoby pomnożyć trzy razy. Niemniej jednak cerkwi i klasztorów było bardzo dużo. I istniały średnio około 300 lat. Pamiętajmy, że Ara wydała 137 milionów dolarów, nakarmiła i uratowała od śmierci głodowej ponad 20 milionów skazanych na zagładę. Radziecka statystyka wykazuje, że w latach 1922-23 zakupiono za granicą zboże na chleb za kwotę 1 miliona rubli. Co zaś tyczy się kupna żywego inwentarza i narzędzi rolniczych, to ich wcale nie kupiono. Gdzie się podziała reszta tych ogromnych pieniędzy? Przecież gdyby podzielono równo, jak było obiecane, tylko te pieniądze, to zrujnowana Rosja mogłaby w krótkim czasie przekształcić się w kraj bogaty i kwitnący niczym Kuwejt. Ale nic podobnego się nie wydarzyło. Bo cel był całkowicie przeciwny. Mikołaj Bucharyn, najmniej istotny i tchórzliwy z bolszewickich liderów, dlatego najgłośniej szczerze podziwiał śmiałość wodza rewolucji. Z zachwytem wspomniał te bohaterskie dni. Cytat: Myśmy oskubali cerkiew jak gęś, i za jej świętości prowadzimy swoją międzynarodową propagandę, nie dając ani grosza głodującym. W PTU zbudowaliśmy naszą cerkiew przy pomocy kapłanów prawosławnych. I bramy piekieł jej nie zmogą. Myśmy zastąpili katechizm alfabetem komunizmu. Prawo Boże, politgramotą politgramota jest to edukacja polityczna pozrywaliśmy dzieciom krzyżyki. Zamiast ikon, powiesiliśmy przywódców, i postaramy się Pachomowi i biedakom dać moc i licza w komunistycznym sosie. Głupi kraj. W maju 1922 roku został aresztowany razem ze wszystkimi członkami Świętego Synodu Patriarcha Tichon. Rozstrzelano 32 metropolitów i arcybiskupów, ale pod każdym oficjalnie użytym słowem egzekucja często ukrywano brutalne, wyrafinowane morderstwo. Kijowski metropolita Władymir został nieludzko oszpecony, oskalpowany, zastrzelony a nagie ciało zostało rzucone na profanację. Metropolita z Petersburga, Benjamin, który miał zastąpić patriarchę w przypadku jego śmierci, został zamieniony w lodowy słup. W czasie mrozu polewano go wodą, a potem utopiono. Tobolski biskup, Hermogenes, który dobrowolnie pojechał z carem na zesłanie, został przywiązany do koła napędowego parowca i zgnieciony jego łopatami. Wermski arcybiskup Andronik, były misjonarz w Japonii, został pochowany żywcem. Czernigowski arcybiskup Bazylii został ukrzyżowany i spalony. Cytat. Należy właśnie teraz uczyć tę publikę tak, aby na wiele dziesiątków lat nawet nie pomyśleli o żadnym stawianiu oporu. Podpisano Lenin. Następny cytat. Gorączka na światowych giełdach, spowodowana gwałtownym spadkiem cen złota, wiąże się z pojawieniem się na światowym rynku dużych ilości tego metalu z Rosji. Partię bolszewików rządzących teraz w tym nieszczęsnym kraju śmiało można nazwać partią żółtego diabła, pisała angielska gazeta Guardian w marcu 1923 roku. W tym tonie pisała też inna gazeta Time. Cytat. Zakup przez lewych socjalistów dwóch sześciopiętrowych domów w przemysłowej dzielnicy Londynu po aukcyjnej cenie 6 milionów funtów za dom i postawienie za 4 miliony pompatycznego pomnika Karola Marksa na miejscu jego pochówku sugerują, że bolszewicy z Moskwy mają gdzie wydawać pieniądze skonfiskowane w cerkwi, które to pieniądze rzekomo miały pomóc głodującym. Właśnie zrozumieliśmy, jaki bogaty kraj został zniszczony w Rosji. Azja Środkowa po inwazji mongolskiej, Europa po wojnie trzydziestoletniej, Francja po epidemii dżumy trwającej 10 lat. Wszystko to, nawet wzięte razem, nie może być porównaniem z tym, czym była Rosja po niecałych siedmiu latach rządów Lenina. Przeważająca część wykształconego rosyjskiego społeczeństwa przepadła. Miliony ludzi, wyrzuconych z domu przez terror, działania wojenne i głód, rozproszyło się po całym kraju. Niezliczona ilość przedrewolucyjnego proletariatu została całkowicie unicestwiona. Najlepsi rolnicy prowadzący swoje gospodarstwa na poziomie standardów europejskich zostało albo zabitych, albo uciekli nie wiadomo dokąd. Ekonomia padła. Umarła kiedyś najpotężniejsza flota rzeczna. Duma Rosji kolej zostały zniszczone. Tabor przestał istnieć. Zniszczone cerkwie stały wśród popiołów wymarłej cywilizacji. Rosja zamieniła się w pole zasypane martwymi kośćmi. Nikt nie protestuje, nikt nie zakłóca ciszy. I najważniejsze, wszystko zostało rozkradzione i zrabowane. Od grobowców carskich wywróconych na lewą stronę. Do wywiniętych kieszeni wszystkich żywych i umarłych. Wielka afera wszystkich wieków, pod umowną nazwą Światowa Rewolucja, już się praktycznie zakończyła. Nie ma liczby, mogącej w jakiś sposób podsumować wyniki finansowe tej imprezy. Wszystkie skarby narodowe ogromnego i bogatego kraju, który nazywał się Rosja, przetopiono w jedną wielką sztabę złota z napisem. Złoto partii. Jednak to jeszcze nie był koniec. Nadchodziły czarne chmury, a z nimi jeszcze czarniejsza przyszłość. W grudniu 1922 roku nastąpiła mało przyjemna niespodzianka. Szwajcarski bank poinformował Rotsteina, leninowskiego poręczyciela, że pieniądze podstawowego kapitału reprezentowanej przez niego spółki w nawiasie Rothstein był przedstawicielem bolszewickiej partii. Zgodnie z instrukcjami właścicieli, znających złożoną kombinację haseł i szyfrów, zostały przeniesione na trzy oddzielne konta z nowymi kombinacjami haseł i szyfrów. Pieniądze na kontach osobistych zostały nietknięte. Stary parwus znowu zademonstrował Leninowi, że nie toleruje dyletantyzmu. Lenin miał wylew Ledwo udało mu się wyzdrowieć i mimo protestów lekarzy i krewnych rozkazuje się zabrać na Kreml, gdzie, jak się przekonał, jego obawy się potwierdziły. Gabinet był dokładnie przeszukany. Otwarty sejf, z którego zginęły wszystkie najważniejsze i najtajniejsze dokumenty, w tym gwarancje bankowe, książeczki czekowe i cała kolekcja zagranicznych paszportów. Przepadł też wierny Gorbunow. Żołnierze internacjonaliści przez całą dobę trzymali straż wokół luksusowego dwupiętrowego dworu. Dawny wiejski pałac wielkiego księcia Sergeja Aleksandrowicza w Gorkach. W mroźną, bożonarodzeniową noc w 1923 roku ochrona usłyszała straszliwe wycie, donoszące się, jakim się wydawało, spod domu. Była głęboka noc. Na niebie księżyc w pełni. Szczęknięcie zamków ich wypróbowanych austriackich karabinów. Wartownicy zaczęli zbliżać się do źródła wycia, podejrzewając, że do dworu od strony lasu podeszły wilki. Ale wilków nie było. Na przeszklonej werandzie, na parterze, w bujanym fotelu siedział Lenin, ubrany w sweter i walonki. Podnosząc wychudłą twarz do księżyca, zawył dziko i długo. Zły duch wzywał go do swoich pobratynców w kosmosie, prosząc o wolność. On już wykonał swoją pracę. W ostre mroze stycznia 1924 roku robotnicy łomami i kilofami wykopali dół pod tymczasowe mauzoleum. Łomem przebili rurę kanalizacyjną, a szron szybko zasłonił miejsce przebicia i otwór został niezauważony. Przyszła pierwsza fala od wilży i zawartość rury zalała mauzoleum. Dowiedziawszy się o tym, trzymany w areszcie domowym patriarcha Tichon żałośnie zauważył: Według zasług i honoru. Koniec części pierwszej. Część następna okupacja.